No, hello tutaj, Purple, są ze mną. Yo, siemanko wszystkim, dzień dobry, dżingi z was wita. Jeszcze z wami Lighter, siemanko. I na samym końcu Mardy, witamy serdecznie w kolejnym bardzo miłym odcinku z gry The Forest. Szkoda tylko, że była jakaś aktualizacja cholerna i usunęło nam nasze najlepsze siekiery. Dodatkowo ja zginąłem. No i chwilę temu właśnie zginął Ringis. A teraz najciekawsza rzecz, bo no, wczytaliśmy tego save'a, no w tej jaskini, tak jak ostatnio skończyliśmy. Co jest? Blokowałem się. Ale tam się da przejść. Odpaliliśmy save'a w tej jaskini, co to ostatnio w niej byliśmy, wszystko ładnie, pięknie. No i nagle, wyobraźcie sobie, atakują nas no, dziesiątki tych oszołomów, nie? I w tymże momencie ginie Gingis i znikają oszołomy. No ale najśmieszniejsze jest to, żebyśmy wygrali, gdyby się nie okazało, że mamy puste łapy, no. Aha, tutaj chodź jeszcze raz, bo ten aparat tlenowy ponoć jak się drugi raz podniesie, to się pojawia. I teraz dopiero nam się pojawił. Ja nie mam go. Nie wziąłeś go teraz? Jeszcze raz? Wziąłem go, ale nie pojawił mi się za plecakiem. No nic. No to ja go mam. Jedyne, właśnie... wiesz co mi napisało? Can't carry anymore air canister. I jak to im cudem... Możliwe, że masz po prostu ich za dużo. Ale ja teraz podniosłem, wiesz? Bo zużyłem ostatnio jeden. I teraz sobie podniosłem. Nie, tutaj oszołomy gonią po lesie. No dobra, to ja będę pływał jak coś, no i tyle. A potem się boisz. A ja już się nie boję. Którędy się wychodzi? Stąd? Nie mam pojęcia, chyba tędy. A tu jest jakieś wyjście? Tu nie tak, ma żadnego wyjścia. Mamy mapę cave'u, więc możemy się dzięki niej... Gdzie mamy mapę cave'u? Ja też miałem... Wy macie, przecież widzieliście. No tak. Wiesz co, ale ona się od nowa teraz robi. Znowu. Nie, tam mamy jeszcze coś starego chyba. Wiecie co wam powiem, ja też miałem air canister, ale mi zniknął. Widzisz, taki jest taki kwadrat i strzałka w górę. Może tam będzie trzeba pójść. No tak, ale najpierw trzeba do tego miejsca dotrzeć chyba. Tak. Gingis! Odnoszę wrażenie. Gingis! Jest. Chyba znalazłem wyjście, wiesz, fighter? Chodź tędy. Au! Dużo mi to mówi, chodź tędy. No czekaj, tu o, ten. Tędy, dobra. Tędy, no. Okay. No i dzięki zginął, ale mówię, najbardziej jestem zły, że straciliśmy te siekiery najlepsze, bo nic innego nam nie wyleciało, tylko te siekiery. No szczerze. No właśnie to... o to chodzi, no. Ktoś tam pisał właśnie, czytałem ostatnie komentarze, no że... No ja jestem zły w ogóle na to katane, wszystko. Że siekierę tą, czy tam katanę można znaleźć jeszcze w lesie, wbitą w gościa. Tak, i w jaskini, i już... Wiecie, ile już teorii słyszałem, gdzie można znaleźć i jak można znaleźć tą katanę? Spiskowy, to tak samo jak mówią, że Elvis nie żyje. Dokładnie. Już mi się odechciało tych katan. Nie wiem, jak wam... Nie, no ja jestem zezłoszony na ten, ja wam autentycznie wam powiem, że jestem zezłoszony na ten update, no. No ja też. To on był. Nikt go nie chciał. No bo... No, dlaczego mi zabrali siekiery przez brak, której zginąłem, no? Dokładnie. Szczególnie, że pojawiliśmy się w grze... Pasażer. Bez tego, tak, ja też dostałem ten... Pisaczki. Pojawiliśmy się bez czegokolwiek w ręce. No. Więc... Za to z kupą zombiaków obok. O kurde, ale jestem głodny. Nie jest zombiak. Dobra, wyszedłem już na zewnątrz. Mardej, zbierasz te rzeczy? Po co ty to nosisz? Po co ty je dźwigasz? Będziesz chciał to w lesie wykorzystać gdzieś? Oparte o drzewo? Ja nic nie powiedziałem. No to po co to masz na plecach? Ty zbieraj to z walizek tutaj, tam lekarstwa i inne rzeczy przydadzą się nam, jak do nich już wrócimy. Laptoka zniszczyłem. Skoro zginąłem, to już kurde, no przynajmniej jakiś pożytek z tej śmierci będzie. No. Prawda, to trzeba, mówię, teraz się zespiło. Coś. No właśnie, ale nie, tą siekierę też ponoć gdzieś przenieśli w inne miejsce. Tutaj za często różne rzeczy przenoszą w inne miejsce, to takie jest, to mi się nie podoba w tej grze. No nie, I to, nie wiem. I to no, się jakoś... nie podoba. Proszę? Nie podoba nam się to. No nie, zdecydowanie nam się to nie podoba. Dobra, biegnę już w kierunku waszym. Nie mogę podnieść więcej sody. No i właśnie. No. Weź sobie w proszku. O, znalazłem laptopa, mam go wziąć? Rozwalić. Części laptopa sobie zbieraj, to do bomby. Laptop, to jest bardzo... A, dobra, no. Okej. Okay. Chociaż chciałem całego laptopa, może byśmy sobie w The Forest pograli czy coś, no ale... No nie wiem, wiesz, nie wiem czy chciałbym. Forestocepcja. Nie, ja jestem w tym momencie autentycznie zły. Ja też. Bo trochę mnie to popsuło fan z tej gry. Pamiętaj, żeby tutaj zabrać dynamit. Baniak. Żeby co zabrać? Dynamit. No właśnie mi nie wypadł, wiesz? Jak? Ale o tutaj jest. Kamera. O, w tych dwóch otwartych. Naprawdę masz kamerę? No jest, taka duża, chodź zobacz tutaj. Widzisz? No nie widzimy, tak, Gingis, oczywiście widzimy. Ale ja mówiłem do Mardeja, żeby podszedł, bo jest koło mnie. Widzę, ale się zastanawiam, dlaczego nie można jej rozwalić. Czekaj, bo laptop jest obok. Dobra, biegnę do was.
Do laptopa to chyba walnęły. Dobra, my biegniemy chyba do was, bo po drodze przy okazji, no nie wiem, zobaczymy pole sobie... Pole gonetowe mamy coś, tutaj. Coś ciekawego. Ale by były jajca, jakbyśmy znaleźli tą katanę. No, tak niechcący. No tak niechcący. Czy wiesz, to i tak... Właśnie zdębiałem, bo znalazłem gościa, no nie, martwego i... Gdzie? No, no, dziwne, to obok minąłeś. Dziwne w The Forest, znaczy znaleźć gościa martwego, no. No, no strasznie zdębiałeś tak nagle, ale to znaczy... To tak jakby pójść na ryby i zobaczyć wodę, ale dziwne, nie? No. Znaczy, generalnie mówię, nie wiem, czy się będę cieszył z tej katany, skoro ona mi za chwilę znowu zniknie. Nie za 15 dni. No to, za 15 dni będzie update? Ale, no tak, co 15 dni. Ale chyba znika... O, cześć koleś. O, cześć, dużo kolesi. No, strasznie dużo tych kolesi. Ej, a zobaczcie, że przy domku... jednym z domków pojawiła się flaga. Tych domków na horyzoncie. Mardy, a skąd ty masz plecak na sobie? No, miałem cały czas. To tak ten update wygląda, że ty biegasz jako czarny z plecakiem? Ty też jesteś czarny z plecakiem. No, też bracie. Macie. Plecakie. Macie. No właśnie, nie było plecaków przecież. Proszę, stój. Ale fakt, chyba nie było. Plecak, no. Ale nie zwiększa nam się ekwipunek, ani nic. To na cholerę nam ten plecak. No właśnie, no jedam to. No, żeby to realizować. Chociaż mnie, no żeby po prostu... O, patrzcie, jakieś fajne bajorko. O, i wioska. Tylko wizualne, żeby ładnie wyglądało. Co tutaj się dzieje? Panie, wioskę znaleźliśmy kolejną. Ja znalazłem Paranormal Activity, Jezus Maria. Gdzie ty jesteś? Ja pobiegłem ze sarenką. No, biegnę. To ci coś pokażę, jakie paranormal aktywity. Kiedyś śmieszne, że my chodzimy sobie na bloku, oni nic nie robią. No, tutaj jest... Nie, ja już tych dziur... No walizki pchasz, no. No czekaj, bo przed chwilą one tak podskakiwały śmiesznie i latały w to mi z powrotem. Ale teraz już to chyba nie działa. Wow, teraz widziałeś? No oni zadam płynął. Patrz na tą walizkę. Zbieram coś tutaj, lekarstwa, inne rzeczy. Chodź, zobaczymy. Dobra, chodź do purposa, biegniemy. Dobra. Nie, widzicie tą, mamy te domki, tak? No 18. Na horyzoncie, domki. O, no flaga taka. No. Jest flaga się pojawiła, co to znaczy to ta flaga? Może to ten domek jakiś ostatni taki... Ostatni zbudowany? Ostatni zbudowany? No to chyba... Ale nie no, jakby ostatni zbudowany to był ten na dole, to nie. Dokładnie, w podziemiach. To może taki, nie wiem, może te... Może taka baza? No, może te domki drewniane są brane w tą flagę, w sensie wiecie. Że niby baza, patyki, że niby kontakt z bazą mamy. No, że te zwykłe patyki nic nie robią, ale te takie normalne drewniane domki to są traktowane jak... A są niezwykłe patyki? Nie wiem, ale ja tam jestem zły na tego update'a dalej. No są. Czekaj, czy nam przejdzie. No, musi nam przejść, no, bo trzeba kontynuować tą serię. Nie no, gra jest fajna, no ale dlaczego zabrali mi siekierę, przez brak której zginąłem, no? No dokładnie. A myśmy prawie zginęli. Na nieba. O, jeszcze ktoś znowu biega. Lighter, o, Mardej. O, siema. Ale przynajmniej masz czarną koszulkę, coś nowego. Czekaj. No, ty masz złote okulary, czy ktoś biegnie za tobą? No, okulary. Dobra, nawalamy im. Słuchajcie to! O, tak jak porąbany. O, ja pierdzielę, ale się Mardy oblał krwią. Całą koszulkę masz upierniczoną krwią teraz. On się opił krwi. Zabij go. Oj, ktoś oberwał ode mnie. Ja biorę feszkierę ze sobą. Znowu później go zjemy, dobra? Tam nie ma gdzie idziemy, do domku z flagą? Znowu, tak, idziemy do domku z flagą. Znowu znaleźliśmy miejscówkę, w której byłem rozbity na pierwszych odcinkach. Nice. No dobra, idziemy do domku z flagą, którykolwiek. Tak, to jak dwa domki na siebie nachodzące, to będzie... Co tam? O, to tak, będzie tam to. Z flagą, no. O, to daleko mamy, kurde. No kawał drogi, no ale trzeba iść. Przy okazji znowu pozwiedzamy. Ale wieje. No wieje, a ja tu sobie rzucam piłeczkami. Biegnę za wami, chłopaki. Po co to bierzesz? Chłopaki, poczekaj ta! Marty, po co tu wziąłeś tego trupa? Po co trupa niesiesz? A prowiant? No właśnie, nikt o tym nie pomyślał. Ej, a ja ani raz jeszcze w tej grze nie zginąłem, czuję się dobry. Naprawdę? Jeszcze nie, podnosiłem cię raz już. Ale w sensie nie zespiło mi na nowo, o to chodzi. A to tak, to mnie tylko raz zespiło. Jeszcze mi podziękujecie, jak będziecie się opychać tymi pysznymi nóżkami. Zobaczycie. Co to jest za... O, zegarki. Mieczysław. No, nabity pan. Dzień dobry. Prawie Azja tu Hajbejowicz. No, ja biegnę do domu tam. Oj, kolejny nabity pan. O, i sąsiedzi techno puszczają. Znaczy, myślałem, że to coś w grze jest. Ej, wejście do jaskini. I od razu blok był włączony, nie? Wiecie co? Ja mam chyba właśnie... Jaskinia. Jaskinia, przed którą jest koleś martwy, rozłożony i w niego powinna być wbita katana według tego. Ale pewnie był najnowszy update i znowu ją przenieśli w inne miejsce. Czekaj, idę do was. Do jaskini przenieśli. Nie wiem, czy chcemy się tam wchodzić. Dobra, wejdę, no niech wam będzie już.
No item added to todo list. Co to jest todo list? To do list? To do list. No do zrobienia. Lista rzeczy do zrobienia. Zapomniałem. Explore the dead cave. O, dobra, to idziemy. Tutaj jest, dobra, no tak, jest, okej, okay. No to... Czy jest okej, okay, czy nie jest okej? Okay, jest okej, okay, dobra, wchodzimy, no już no trzeba to zwiedzić, no. O, use lighter. Lighter, chodź, to muszę cię użyć. Nie, ja mam własnego. Czy słyszę kogoś? Którym może... żeście tam poleźli? W ogóle wiecie co, ta jaskinia, ta woda się zrobiła jakby trochę bardziej przejrzysta, odnoszę takie wrażenie. Kto to jest? Polak mały. Fajna ta jaskinia. Coś tam jest daleko. Wiecie co, on... Kurna, sąsiedzi, dubstep już wyszedł z mody. Czekajcie, a widzieliście na wejściu tą głowę z tym aparatem? Tak. Do robienia selfie od wewnątrz? Wow, a tutaj co to? Wow, to jest dziwne miejsce. No idę za wami. Oj nie, jak ja nie lubię takich miejsc. Mi jest zimno i mokro. O, komputer. Dzięki, zostałeś sam, wiesz o tym? Nic z tego. Poszliśmy w głąb. Ale tu się zaczęło robić... Ciasto. Nie lubię tych mieszczeń. Albo się zmieniły odgłosy chodzenia po wodzie. Klaustrofobia. Albo we wodzie. Klaustrofobia. O, to się nazywa klaustrofobia. O, kurna. A myście popłynęli gdzieś dalej pod wodą? Niżej. Nie, idziemy w dół po prostu ścieżką. No właśnie, patyk, tak się zastanawiałem. Ja nie lubię cave'ów. Dlaczego nie zostaliśmy na górze i nie robimy farmy, nie wiem, na przykład... Dzięki, kukurydzy. Lighter chce prowadzić spokojne życie farmera. Naprawdę, no ja chciałbym spokojne życie farmera, a nie jakieś przełożenie po cave'ach. No kto to widział, żeby 15-latek chodził po cave'ach z jakimiś innymi ludźmi, walczył z kurde z kanibalami. No dokładnie. Co to widział? O, jest nabity koleś, więc możliwe, że jest w niego wbita katana. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jest mi zimno. No, nic nie ma. O, dzieci! Ma, no to znaczy się, że jest fajnie. No, jest słabo. Którędy żeście tam poleźliście? A ten? Ciągle w dół. Dobra. No dobra, to idziemy dalej przed siebie, czy nie? Dzieci się drą. Ciągle pada. Ciągle dzieci. Coś mnie tu straszy. Znalazłem jakiegoś typa tutaj. To są dzieci właśnie. Bo mi się lista uaktualniła. Macie. Można wziąć z niego zegarek, szmatkę. Co one robią? I szmatkę. A, te dzieciaki są nic nie robią. Gorsi są ich rodzice. Tak, rodzice są gorsi. Mają wiele nóżków. Tutaj, a tu prowadzi do góry już coś. No właśnie widzę. Ale tam jeszcze jeden gościu stoi w wodzie. Ale zobacz, te lampy tu świecą, a ostatnio nie były zaświecone. O, jest, biegnie Franek do nas. Gdzie? No tutaj. Gdzie jest Ziutek? Franek kimono. Nie drzyj się. Próbuję się z nim porozumieć. Aha. Wow, jak to się stało? Przecież a kiedy się nauczyłeś tego języka? Serio? Aha, wspomniał. Aha, fajnie. Gdzieś pobiegł. Dużo ich tu ludzie. Czemu ty chodzisz z tą siekierką? Przecież ona jest do kitu. No właśnie muszę sobie zrobić dopiero. Oho, leżę, help. Niech ktoś tam helpuje, ja zaraz muszę zrobić siekierę. Ale ja nie mam tego drugiego patyka do zrobienia tej siekiery, nie znalazłem. Teraz ci damy. A ty nie masz tej siekiery? Aha, no nie mam, a przecież jak się zrespiłem, to skąd mam ją mieć? Czekaj. O, jakie ładne odgłosy tam lecą. Albo niech ktoś mi zrobi i ją odda. Dobra, zabijam go. Dobra, trzymaj. A tutaj panu patyków po drodze było, idę, rzuć. Czemu nie pozbierałeś? No. Trzymaj. Zimno. Dobra, mi jest. Mi też. Dziękuję. Cold, very cold. Wiecie co? I znowu mi się spierniczyła ta. Co? Znowu mi się spierniczył green screen. Ja już mam dosyć tego normalnie. A co się z tym twoim green screenem dzieje ostatnim czasie? Nie wiem. Co odcinek po pewnym czasie zaczyna śnieżyć? Kluczowanie nie działa? No właśnie, coś się psuje to kluczowanie. To gdzie idziemy? Do góry? Czy tam? A gdzie? No czekaj, szliśmy w dół, tak? No to idziemy przed siebie, no. Dobra, ja bym taki w ogóle szybki exploring zrobił, nie? Kto to rzucił? Ja. Co się... Szybki exploring jaskinki i nie ma co się pitolić tutaj. O, czekajcie, schodzę w dół. A nie, myśmy tędy weszli. No właśnie tędy żeśmy weszli, idziemy do góry. Tak, dobra, to źle idziemy. Mhm.
Jak to idziemy do góry? Niemożliwe. A nie, tędy żeśmy nie schodzili po tych deskach. No właśnie, niemożliwe, no co wy gadacie, ludzie. No to dobra, no to jedziemy. Też się zastanawiam. A tędy, tutaj co? Nie, ja nie idę pierwszy, nie. No nie idę pierwszy, nie, bo jak zwykle... Wiecie co, ja tylko raz tej grze zginąłem. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest. Wow, ale big jaskinia. Gdzie wy jesteście? Nie, no to jest to, co był ten. Nie, byliśmy tutaj. No właśnie, więc dobrze wyjdziemy. Dzięki. A faktycznie, byliśmy tutaj. Dobra, czyli ten dendy trzeba przeskoczyć. Dzięki, poczekaj, nie idź sam. Nie, no to dobra, exploring na szybkiego i nie ma co pitolić w ogóle. Ej, wodę mi zabrali z mojego bukłaka. Chyba ja tam widzę wyjście z jaskini na końcu tego tunelu. No dobrze, to możemy wyjść. Znowu. Jesteś przeciw, jesteś za? Ja jestem za. I tyle nam starczy. No też mi to nie, to jednak nie było wyjścia, a tutaj jest... O, ja piórkuję! O, ja piórkuję! Że jest znowu znalazł. O, ja pier... Wow. Piórkuję. Jak ja mam tam wejść, jak mnie takie szurki... Jedzonko! Ja piórkuję, ile tu wszystkiego jest. Ja pierniczę, tylko wszystkiego jest. Klikamy baterie, wszystko. Ja pierniczę, ile zegarków, ile... Ja pierniczę. Tym samolotem to nieźle ludzie musieli lecieć. Zegarki, nice. To mam wrażenie, że mam nadzieję, że to którego jest wam. Mam katanę. Gdzie masz katanę? No tutaj. Tu jest bita. Tu jest bita. Mam katanę. Jest, mam. Katana! Jest. Gdzie? Tutaj bita tego bita. Tego gościa, tu. No idę. Ona ma już tego bloka, ale ma dobry damage. A, mam katanę. Chodź jak ma słabego bloka? Oj, bardzo słabego bloka ma. Ale damage'em nagradza. No niby tak. I speedem. My będziemy ich szybciej bili niż się będziemy bronili. O kurde, patrzcie jak się tym macha. No macha się tym strasznie. Jezu, ale sąsiedzi normalnie pokochali ten dubstep, no. Chodźcie do ogniska, cieplutko. Zegarek, soda. To jest soda? Znaleźliśmy, jej, mówiłem, żeby eksplorować. Tutaj są jeszcze laptopy, możemy je rozwalić. Tak, już je rozwaliłem. No to ja jeszcze. Czyje to plecaki tutaj? W takim razie. A, dzięki, nie wiem, czy wiesz, że mam aparat do pływania pod wodą, nie? To już... No wiem, słyszałem. Będziesz nurkował. Nie obawiaj się, nie zabiorę ci tej przyjemności. No pewnie, ja uwielbiam nurkować, uwielbiam głębokości. No dobra, to trzeba coś się napić, o. To co, lecimy dalej? Ludzie, my tutaj... Ile baterii pozbieraliście? Baterii? No mam... Dużo. Bardzo dużo. Ale można chyba maksymalnie 4, wiecie. No, można maksymalnie 4 wziąć. No to słabo, naprawdę, no. Kurna, no nie, no ja tych sąsiadów po prostu zaraz pójdę i tam im kurna bęcków nastawiam, no. Albo inny dubstep. Albo właśnie... Repertuar zmienił. Dosłownie zaraz tam przejdę się i im puszczę dubstep pod drzwiami. Taki duży zut będą mieli do końca życia. Czy wam się nie wydaje, że oni z tego człowieczka chcą zrobić to tamto z latarką, co mam kolejną dziwną jaskinkę. O, dobra, biegnę. Dobra, nie przejmuj się tym dubstepem, na razie potęczymy do tego. Latarka tutaj jest, jakby ktoś już jeszcze nie miał. O, to ja mogę wziąć, jeżeli to nie problem. A nie, no za każdy... Ale możesz kolejną wziąć chyba. Dla każdego jest, tak powiem. Dobra. Aha. Dobra, czaję. Myślałem, że to po jednej. Never mind, okej. Okay. A tu są boksy z sodą. Tak, sody to ja też mam od cholery i ciut. No u nas kata. Nie denerwuj się, u mnie był deszcze, wytrzymywaliśmy. U ciebie też wytrzymamy, damy radę. To nie wiesz, nie robią mi mieszkania, nie? Jesteśmy ponad to wszystko. Przeszedłem do kolejnego jakiegoś dziwnego miejsca. No to za tobą. Stąd przyszliśmy, wiesz? To tobie wierco, a mi dzwonią. Dobra, to co, wychodzimy stąd, czy jak? Bo tak, co robimy? No dalej już chyba nic nie ma. Przyszliśmy po co? Nie, ale w tej samej jaskini ponoć jest jeszcze ta. Siekiera ta, Modern Axe. Ale to... Ty jest tutaj? Tej tu, gdzie jesteśmy? Jesteśmy wbita. Tak, pisali. Że se leży po prostu. Dużo mitów, mało prawdy. No właśnie, wiecie co, no bo ja już tyle co słyszałem teorii na temat tego, gdzie jest ta katana i ta siekiera, to... Wie, żeście tam wleźliście tam tego na tamto, to... Tam wysoko, a różne tędy. Różne są, różne, ja techniki różne znam, nie ma tutaj tego nic. Się wspinam. No to już nic nie ma, tutaj wyjdziecie tylko, więc... Dobra, no to wyłazimy stąd. Ja myślę, że wyjdziemy sobie stąd i już będziemy kończyć odcineczek. O, laptop znalazłem. Przynajmniej odkryliśmy, dobra, wróciła mi chęć do grania, bo znalazłem katanę. No.
Bo już było słabo. Zobaczcie, jak to niewiele do szczęścia potrzeba. No to ja wiem, czy tak. Kawałek mieczyka, kawałek metalu. Nie, tutaj, purple z prawo jest wyjście. Robi z purposa króla survivalu. Mamy... Gisa jest raperem. Kawałek metalu robi z purposa króla survivalu. Wow, co to za światło? To lighter. Nie podoba mi się to. Co się tam dzieje? Nie wiem. Idź w górę, w stronę światła. Miejdź w stronę światła. Idź właśnie. Nie, tak idę z tym. A to taki miejsce tam świeci z tyłu. Latarkę, żebym sobie wzięła w rękę, no. Ja się zastanawiam, dlaczego coś mi tak świeci. Taki, co to jest, co to jest? Coś jasno zrobiło, nie? Coś na tej zasadzie. No. Myślałem, że chodzą te, co na łubach mają latarki. No, kurna, dzieciaki znowu. Jeszcze mi pies zaczyna ściekać. No nie, no ja mam... Wow! Wow! Wiesz co? Do dupy jest ta katana. Ja, do dupy jest ta katana. Bebe ratunku. Ona jest strasznie szybka. Ja przyjmuję agro. Ja rywiewuję purposa. Macie. Ale z kataną nie ma to przyjmować agro, wiesz? No nie mam agro, nie mam katany, mam siekierę, dlatego mówię, że przyjmuję agro. Dzieci. Fajnie, że ją zdobyliśmy, ale... Przecież ona dobra jest, ona tak szybko atakuje. I tym sposobem moje drogie dzieci zostałyście sierotami. Jak się wiesz. Wcale mi nie jest przykro z tego powodu. Dwóch na raz zaatakuje, to se możesz, wiesz, tą szybkość. No dwóch na raz to trochę lipa. No tak, jest, ale tak, no jak tak przychodzi. Poczekajcie na nas, bo tam odpłynęliście sobie sami. No jak ja jestem tutaj. No i wychodzimy po prostu, no bo chcemy opuścić jak najszybciej lokal. No, jeżeli jest 1 na 1, 2 na 1, to jeszcze w miarę, bo zależy od tego jak walczycie, zależy od tego jak walczy się. Według mnie jest świetna, lepsza od wszystkich poprzednich broni. Znaczy mówię, no jest o tyle, że nie jesteś w stanie na bloku nic zrobić, nie? Bo no, ten blok nic kompletnie nie daje. Ty zauważ, jeżeli to jest, wiesz, jeżeli dasz radę kontrolować dwóch przeciwników tymi szybkimi atakami, to ci ten blok nie jest wcale potrzebny. Nie? No, a jeżeli dasz radę kontrolować dwóch... No, dam radę. Co to było? To ja. Czy da rozwalić? A czemu mnie coś zaatakowało? Kto mnie rąbał? To ja, niechcący sorki. Chciałem rozwalić skrzynkę. Wiecie, gdzie jest wyjście? O, znalazłem wyjście. Dzięki, że już się woli nic nie odzywać nawet. Ja tam sobie po cichu tam idę. No nie, i znowu spagowała gra. Nie chce mnie wypuścić z jaskini. Jest straszny. Cześć! Widzimy się po drugiej stronie. Czyli ja muszę zrestartować tak czy siak grę. No może... Jest mi się jeszcze wtrędżolił. No normalnie wszyscy mi się wtrędżalają, jak ja próbuję wyjść. Ej, kto pierwszy, ten lepszy. Skąd tyle agresji w tobie, purposie, ty mój jedyny, powiedz mi? No mi się spagowało, nie? Fantastycznie, bo musiałbym wybudować... To pomoże mi ktoś wrócić tutaj i... pomoże wybudować namiocik, że tak? Idę do ciebie. Stoi, nie może wyjść, jak ktoś... Przecież ja nie pójdę, zobacz, jako pierwszy idę do ciebie, zobacz. No, chyba nie za bardzo, bo jestem już... Purpos zawsze może jedzenie przynosić. Bo między nogami żeś się przycisnął. No dobra. To ja sobie tu zapisuję gierkę. Ale ja sobie też tu zapiszę, a co? Ty, a można spać teraz! Można spać! Ej, chodź do dnia! Do dnia, no? Dokładnie. Dobra, słuchajcie, dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się! I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, la 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 la. Cześć! Na razie i cześć!